Znaczy ja tak przyłączam się do zdania Maćka na temat Chasing the Lazy Drinker, ale tam były takie momenty, które aż mnie żeście dotknęli, czy tam znaczy muzycy zaczynali mówić o pewnej tajemnicy, dlaczego są tacy, dlaczego te ich koncerty wychodzą, że grają, że mają parę. No, tak mnie korciło, żebyście poszli w to dalej. Nie wiem, czy oni wam coś mówili, czy nie, bo a to były najciekawsze momenty tego filmu, bo dotykaliście tajemnicy tworzenia. No. I tak mi zabrakło, że nie, no dosłownie nie o stopień dalej. I też znowu taka uwaga, że myślę, że byłoby lepiej, gdyby było ciut krócej, bo jest pewne tautologie się już robiły w tym powtarzaniu przez tych ludzi, no, znaczy opowieściach o nich. Też fajne takie te prywatności, które żeście dotknęli. Czy to było to miejsce, gdzie były próby, to jest miejsce, gdzie oni mają próby stale, czy... Tak. Mało ciekawe. Przeszkodę. Właśnie może ty ograć jeszcze to, wiesz, nie wiem, bo takiego establishingu mi brakowało, czy czegoś takiego, żeby to ograć tę siermiężność, a jednocześnie strasznie właśnie to, co Piotr mówił, te zdjęcia z trasy, czy zdjęcia, fajne rzeczy, które widać, że weszliście w ten zespół i udało wam się taką atmosferę uzyskać fajną bardzo. W ogóle zespół kolaudował ten film, jakby robiliście go na kolana. Oddali wam się bez reszty, czy w ogóle mieli wpływ na to, jak jest tutaj pokazanie, jest tutaj dobrze pokazanie. Czy z wami w ogóle rozmawiali? Znaczy tak wolną rękę, jeśli chodzi o poruszanie się. Jak obejrzeli pierwszą wersję filmu, to czy mieli uwagi tak, żeby przemontowywaliście coś, czy... Praktycznie nie. Chcieliście jakieś mięso, którego nie chcecie pokazać i na DVD będzie w dodatkach? Część rzeczy została wyrzucona, bo po prostu, żeby ten film trwał troszeczkę dłużej, więc to też troszeczkę skróciliśmy. Co do całej idei, dostaliśmy wolną rękę, jeżeli coś się nie będzie podobało, po prostu będziemy się dogadywać później, pewne rzeczy będziemy usuwać, albo jeżeli będą pewne sytuacje, których nie możemy filmować, powiemy stop kamera, ale poza tym mieliśmy wolną rękę i mogliśmy, pomimo tego, że pierwszy raz z nimi spotkaliśmy i nie robiliśmy takich rzeczy wcześniej, po prostu powiedzieli, że okej, róbcie, oddajemy się wam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w ogóle skąd pomysł był, że w ogóle chcieliście dokumenty robić, czy jakaś okazja się nadarzyła, żeby z nim? Znaczy okazja się taka nadarzyła, że jesteśmy fanami zagorzałymi od paru lat i po prostu żyliśmy tym zespołem i Chasing Daisies w sumie nie jest, jak sugeruje tytuł, pogoń na trasie, tylko pogoń swoich marzeń, dotknięcia tej osoby po prostu na zapleczu, bo jak ten zespół widziałem tylko i wyłącznie zawsze w relacji fan zespół na koncercie, a Chasing Daisies, czyli dogonienie takich swoich marzeń, wejścia na zaplecze do ich życia i po prostu podpatrzenia, jak to wszystko wygląda. Nie otworzyliście się, pan Andrzej mówi, nie otworzyli się, że byłem bardzo mocno prywatnie, nie chcieli wam zaufać. No 3 dni byli z nim w trasie. Tylko. Nie, ale, nasze koncerty, ale to, co tam były te zwroty, gdzie oni mówili o tym, jak grają, jak na koncercie, że mają parę chwytów, parę tego. I to fantastyczne, bo to jest takie, nagle zaczynamy mówić o to co mówiłem, o tajemnicy twórczości. No, i chciałbym się ustosunkować do uwagi pana Ślesińskiego, że sprawa wyglądała też tak, że my wiedzieliśmy, że powstały już wcześniej dwa filmy o Lazy Drinker. Jeden nakręciła ekipa Laramido ze Skibą na czele. To był totalnie jajcarski film. A drugi zrobili studenci z Łodzi z filmu. I to był z kolei taki typowy, szkolny, prawda, dokument od A do Z według reguł, prawda, które się wykłada w szkole filmowej. Więc my chcieliśmy jakby odejść trochę od tych wszystkich takich reguł i norm, które jakby w pewnym sensie też narzucają nam też ramy, jeśli chodzi o twórczość, jakby o połowę. Też sobie pozwoliliśmy na pewną jakby doborę. Nie, oczywiście, ale jak mówię, bo to jest bardzo dobry film. To nie ma, to tutaj nikt się, ja tylko uwagi wysłużał temu, że ja bym chciał, żeby on był po prostu jeszcze lepszy. Nie, no oczywiście. To co mówicie, że chcecie odejść od reguł, to jest klasyczny zrobiony film. Dokumentalny. Nie udało się. Dlatego jest dobra. Tylko, że nie ma historii Ace, jak wygląda dzień w trasie. Chyba rano, południe, impreza. Jak to Kasia powiedział w filmie, najebka i koniec ujęcia. Tylko to jest troszeczkę jakby w tym sensie. No nie ma historii tego zespołu, jak się poznali. Po prostu wycinek, przedstawienie tych paru filmów, które towarzyszyły. Maciej Ślesicki, reżyser, Andrzej Wolf, operator filmowy, Krzysztof Spór, redaktor naczelny internetowego serwisu filmowego stopklatka.pl,
Piotr Matwiejczyk, reżyser, po obejrzeniu 20 filmów konkursowych postanowiło nie przyznać żadnych Oscarów. Nominujące nominacje do nagrody Oscara 2007. I będę czytał od tyłu. W kategorii najlepszy dokument nominacja goes to Chasing the AC. Mamy dyplom. Chcę kół nagrać. Chodź, że pod notami. Prosimy o klaski, bo jest to droga. Woo! To może reszta, którzy będą nominowani, sobie siądą bliżej. Druga nagroda. 500 zł. Sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. Chasing the Ace. Bravo! Brawo! Brawo. Brawo.